Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, kandydaci do Rady Miasta Nowego Sącza, okręg numer 1, osiedla Centrum, Helena, Kochanowskiego, Przetakówka, Stare Miasto Zabełcze. Miejsce numer 1, Iwona Mularczyk, kandydat na prezydenta miasta, nauczyciel, psycholog. Inicjator projektu Łączymy Pokolenia oraz koordynator wolontariatu na rzecz Caritas. Miejsce drugie, Janusz Kwiatkowski, przewodniczący Rady Miasta, nauczyciel, wieloletni Rady Miasta Nowego Sącza. Pozycja numer 3, Przemysław Gawłowski, obecny radny Miasta Nowego Sącza, przewodniczący zarządu osiedla Stare Miasto. Pozycja numer 4, Maria Piprek, obecna radna miasta, działaczka społeczna w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Miejsce numer 5, Krzysztof Olejnik, ratownik medyczny Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Miejsce 6, Iwona Pazgan-Kożuch, inspektor w Państwowej Inspekcji Pracy, członek Związku Zawodowego Solidarność. Miejsce 7, Piotr Legutko, nauczyciel, wiceprzewodniczący zarządu osiedla Centrum. Drodzy Państwo, okręg numer 2, osiedla Barskie, Chruślice, Falkowa, Gołąbkowice, Piątkowa i Westerplatte. Pozycja numer 1, Artur Czernecki, wieloletni radny Rady Miasta Nowego Sącza, były przewodniczący Rady Miasta, działacz społeczny, przewodniczący zarządu osiedla Falkowa. Pozycja druga, Tomasz Cisoń, obecny radny miasta i jej obecny wiceprzewodniczący. Miejsce trzecie, Ilona Dorota Orzeł, magister pielęgniarstwa, od 30 lat w zawodzie, odznaczona przez ministra zdrowia medalem zasłużona dla ochrony zdrowia. Pozycja czwarta, Antoni Rączkowski, wieloletni radny miasta, społecznik, organizator licznych imprez sportowych dla mieszkańców miasta. Pozycja numer 5, Danuta Maria Bojarczuk, nauczycielka, wieloletni dyrektor gimnazjum numer 3. Miejsce 6, Józef Bocheński, wieloletni radny miasta, przewodniczący zarządu osiedla Chruślice. I pozycja 7, Iwona Sus, dyrektor biura parlamentarnego posła Arkadiusza Mularczyka, od lat zaangażowana w sprawy społeczne i publiczne Nowego Sącza i regionu. Okręg numer 3, osiedla Gorzków, Kilińskiego, Milenium, Nawojowska, Wojska Polskiego i Zawada. Miejsce pierwsze, Barbara Jurowicz, wieloletnia radna miasta, działaczka społeczna, nauczyciel i terapeuta dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Miejsce drugie, Andrzej Bodziony, obecny radny miasta, doświadczony urzędnik państwowy, dyrektor Poczty Polskiej w Krakowie. Miejsce trzecie, Dawid Dumana, obecny radny miasta, sportowiec, nauczyciel wychowania fizycznego, inicjator wielu akcji sportowych dla dzieci i młodzieży oraz imprez charytatywnych. Pozycja numer 4, Halina Węgrzyn, nauczyciel i wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21. Miejsce 5, Andrzej Pancerz, nauczyciel, członek zarządu osiedla Zawada. Pozycja numer 6, Bożena Kwitowska, nauczycielka, była prezes, a obecnie wiceprezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Pozycja numer 7, Marian Rolka, leśnik, urzędnik samorządowy, członek zarządu osiedla Zawada. Pozycja numer 8, Łukasz Dobek, urzędnik administracji państwowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, członek ZZ Solidarność. I pozycja 9, Beata Zygadło, działaczka społeczna, opiekunka zwierząt, inicjatorka budowy schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu. I okręg ostatni, okręg 4, osiedla Biegonice, Dąbrówka, Kaduk, Poręba Mała, Przydworcowe, Szujskiego i osiedle Wólki. Na miejscu pierwszym Teresa Cabała, wieloletnia radna miasta, nadinspektor pracy, ekspert do spraw służby zdrowia. Pozycja druga, Krzysztof Dyrek, wykładowca akademicki, nauczyciel, przewodniczący zarządu osiedla Wólki. Pozycja numer 3, Jerzy Basiaga,
działacz społeczny, inicjator akcji patriotycznych, organizator mszy świętych na hali Łabowskiej w intencji ojca jezuity Władysława Gurgacza. Pozycja numer 4. Jacenty Piętka, zootechnik, wieloletni radny miasta, działacz społeczny oraz członek zarządu osiedla Biegonice. Pozycja numer 5. Barbara Kubacka, księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe, działaczka społeczna na osiedlu Mała Poręba. Pozycja numer 6. Leszek Zakrzewski, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, były członek Rady Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Pozycja numer 7. Beata Suchonek, nauczyciel, członek zarządu osiedla Kaduk. I miejsce 8. Andrzej Cebula, przewodniczący Obywatelskiego Komitu Obrony Połączeń Kolejowych na Sądecczyźnie, prezes rodzinnych ogródków działkowych Wólki w Nowym Sączu. Dziękuję. Szanowni Państwo, dla wszystkich kandydatów, ja mam pewność, że osoby, które znajdują się na tych listach, to osoby, które będą godnie reprezentowały mieszkańców Nowego Sącza, które będą otwarte, które będą wsłuchiwały się w głos mieszkańców i jego potrzeby. Mam nadzieję, że obdarzycie Państwo ich mandatem zaufania. Tak jak powiedziałam na początku, osoby te tak samo jak i ja będziemy współpracować z rządem Prawa i Sprawiedliwości, ale także z samorządem, z Sejmikiem Wojewódzkim. Mam nadzieję, że dobra współpraca naszego miasta z takimi jednostkami przysłuży się rozwojowi tego miasta dla nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami tego pięknego sądeckiego grobu. Ja poproszę jeszcze pana Patryka Wichra, dlatego że oprócz komitetu do miasta, do Rady Miasta, został także zarejestrowany komitet i osoby do Sejmiku Wojewódzkiego. Proszę.